Siemacie, z tej strony Pan Rysownik, witam w kolejnym odcinku Pokémon FireRed, z nami Nuzlocke. Jak widzicie, jesteśmy prawie na samym szczycie budynku rakietowców i za chwilę czeka nas pojedynek z JJ-em. Jest to jeden z niewielu przypadków, gdy możemy, chyba jedyny nawet przypadek, gdy możemy przygotować się do walki, ponieważ widzimy go tutaj rzeczywiście. I on ma sprawdzić, czy jesteśmy dostatecznie silni, aby pokonać bossa roketu, który czeka tam u góry. Mamy Pokémon na 32, jednego na 38. Chyba damy radę. W razie czego jeszcze, bo zapomniałem całkowicie. Specjalny atak. Komu się przyda specjalny atak? No, masz Vimes. Jedz sobie, jedz. Iron, obrona. Na razie nikomu. Protein, atak. To jest na pewno dla sobą. I Carbus to jest na prędkość. Damy mu, chociaż to niewiele nam da, tak naprawdę. Na dłuższą metę. Dobra. Co tak długo, rysownik? Wiedziałem, że zjawisz się, jeśli tu poczekam. Pewnie zespół R cię spowolnił. Czym mnie spowolnił? Ej, w ogóle czaisz, zabili mi jednego ducha. On już nie żył, więc teoretycznie nie mógł zginąć, więc... No, Pinky, jestem taki smutny. Widziałem cię w Saffron, więc pomyślałem, że zobaczę, jak ci idzie. W Saffron? Czekaj. A, tam, ten. Okej. Możemy powalczyć. Dawaj. Więc to jest JJ. Całkiem w porządku facet. Jakieś tam Pokémony podobno ma, czy coś. Słyszałem, że próbuje je trenować. Rzućmy okiem, ma 5 Pokémonów. I wow, ma Pidgeota na 37 poziomie. Jesteśmy za słabi, musimy uciekać jak najszybciej. Fuck! Fuck, fuck, fuck. To nie jest dobrze. Jak to na 37? O cholera. Fuck. Mam pokonać 5 Pokémonów na tym... na tak... What? O cholera. To nie będzie dobra walka. O cholera. Okej. Wow. Czekajcie, bo jestem cały czas w szoku. On ma na 37 poziomie Pidgeota. Dobra. Okej. Nieźle. Growlite. Okej. Jest możliwość pokonania Growlite'a. Vimes. Tylko ty jesteś na ich poziomie. Ja myślałem, że jestem za silny. Ty gdzie miałem iść? Przez drogę rowerową? Do Kogi najpierw? Fuck, źle poszedłem zupełnie. A, takedown. Na 38, on jest na moim poziomie. I teraz na pewno się wyleczy. Znając... A nie, nie wyleczył się, o. Okej. Okay. Blastoise. Tak, gra zrobiła się poważna. Nie mam pojęcia co zrobić, zaraz się załamie kompletnie. Fuck. On ma Pokémon na 40 poziomie Blastoise'a. The fuck? Co ja sobie myślałem? Muszę go zorientować. Proszę, traf się, stary. A! Nie tak miałeś zrobić. Fuck. Fuck. Fly. Fuck, fuck, fuck. Traf się. Gra być trudna. Watergun. Dobrze, że ma Watergun, a nie hydropompę. Dostał hydropompę, to mi pewnie połowę drużyny rozwalił. Spokój. Spokojnie, ludzie. Możemy to wygrać. Nie możemy. To było za blisko. Rejkowa. Fuck. On nie ma nic mocniejszego w swojej drużynie. To jest najmocniejsze, co on posiada. Brick Break. Fuck. O, możemy zniszczyć! Patrzcie, co Brick Break... Nie, nie możemy. On niszczy ściany. A, nie ten, nie... Protect. Dobra, dobra, dobra. Brick Break. Jest! Jest, dobra. Trzech poszło, jeszcze dwóch. Rejkowa, pięknie jesteś. Po prostu wspaniała, piękna, kochana. Lubię cię, Sklata. Wszyscy rosną mi poziom. Alakazam! O kurak! O cholera.
Nie mamy nic, co by pokonało Alakazama. Stimpy. Chyba tylko ty jesteś w stanie wytrzymać jeden atak od niego. Oprócz Charizarda. O, cholera. Boję się, że kogoś stracimy. 35 poziom. Dobra. Headbutt. Jeszcze podnosi sobie specjalny atak i specjalną obronę. Ale ma do dupy tego. Fizyczną obronę. Jest. Gdyby nas zaatakował psychikiem. Wow. Nawet nie chcę myśleć. I Weeping Bell. O. O cholera. Stimpy, zostań. Przyjęliśmy atak od Alakazama, bo to był w przyszłość. Future Sight atakuje dwie tury później. Ja nie mogę. Wygraliśmy chyba. Jasna cholera. Widzieliście, co się tam działo? Jest. Słuchajcie, wrócimy tutaj. Będziemy na około, wiecie, bliżej tego 38 poziomu, jakiego drużyna. O, Body Slam się chce nauczyć. Świetnie. 85 i może sparaliżować. To może potknąć. Ale nie jest aż tak dobre, więc zmieniamy headbutt. No, więc jesteś gotowy na szefa roketów. Wow, na razie nie chcę walczyć z bossem roketów. Rysownik, ja cały czas staję się lepszy. Sprawdzam Pokédex, zaczynam rozumieć, co jest silne, jak ewoluuje. Jestem jakimś geniuszem, nie? Mam nadzieję, że wiesz, to ironia. Wybieram się do Ligi Pokémon, by wykopać aktualną elitarną czwórkę. A, chcesz być już na klatę elitarną czwórkę? No tak, w sumie pewnie masz wszystkie odznaki. Niewiele ci brakuje. Stanę się najpotężniejszym trenerem świata. Rysownik, no to co? Powodzenia. Przyda ci się. Tylko nie bierz tego do siebie. Co, że chcesz być lepszy ode mnie? Nie biorę, bo nie będziesz. Okej. Okay. Na tamtym portalu, jak przejdziemy do góry, będziemy walczyć z bossem roketów. Nie chcę. O, witam, nie jesteś roketem, ocalisz nas? Wielkie dzięki, chcę, żebyś przyjął ode mnie tego Pokemona. Dostaliśmy Laprasa. Tak. Nazwę cię łódka, ale nie, o wiem. Titanic, skoro ktoś ma mnie wozić, to Titanic. Laprasa, to bardzo inteligentny Pokémon. Trzymaliśmy go w laboratorium, ale dużo lepiej będzie mu z tobą. Myślę, że będziesz dobry ten dla Laprasa. To świetny pływak, pomoże ci poruszać się po wodzie. Dziękuję, przyda mi się bardzo. Wow. To jest lodowo-wodny. I ma bardzo fajne statystyki w sumie. Blokuje krytyczne ciosy. Ma Body Slam. Mgłę. Perish Song. Ha. Huh. W sumie nie jest taki zły. Odrobina nauki i będzie jeszcze lepszy. Tak, zamiast tego. Dobra, masz już wodny atak. I nope. Wychodzimy stąd jak najszybciej. Wrócimy tutaj później. Ja będziemy odrobinę silniejsi. Wiem, że nie tego się spodziewaliście. Ale wow. To było na trzecim piętrze, tak? Dobra, będę musiał zapamiętać. Pewnie zapomnę zaraz. Wow! Nie spodziewałem się takiego pojedynku z JJ-em. Byłem dosłownie o krok od przegranej cały czas. To było fajne. Ale pokonaliśmy go, mimo że był dużo silniejszy. Więc... Radość. Ale naprawdę, zaraz, dobrze idę? Czy tam na dół mogliśmy iść? Pójdziemy tędy, tak jak szliśmy wtedy. Jeszcze szybciej. Wiecie, przewijam to, bo nie chcę, żebyście patrzyli na tą nudę. Zobaczcie, gdzieś tutaj... gdzie jest? Gdzieś jest gość, który nam da item findera, jeżeli będziemy mieć 40 gatunków Pokémonów czy coś takiego. W Pokédexie złapanych. I ja bym chciał wiedzieć, gdzie on jest, żebym mógł pod koniec gry do niego podejść, gdy będę już mieć więcej Pokémonów. I sprawdzić, ile mam właściwie teraz, ile mi brakuje, żeby tutaj zdobyć leftovers. Czy może to gdzieś tutaj jest? Jest ktoś. Pomoc nie ma. 30 gatunków. Item Finder. Tak. 21. Fuck, 9 gatunków nam brakuje. Fuck, nic z tym nie zrobimy. Ile mamy tutaj? Czy ktoś tutaj jeszcze ewoluuje? Tylko Zoro ewoluuje w Scizora. To wszystko. No trudno.
Tutaj jest jakiś dzieciak. Na pewno będzie słaby dla nas teraz. Tak, trenujemy cały czas skatera. Szukam Moonstone'ów. Znalazłeś może jakieś? O, pewnie masz Nidorino. Albo Nidorinę. Albo Nidorana. Czemu? Zgiń, przepadnij. Nidorino, no. Ma, rzeczywiście. I co? O, cholera. Zgiń. Idź. Pan w cholerę. Harcerz Justin został pokonany, a tymczasem trzeba się wyleczyć. Cholera jasna. Ta gra się robi coraz dziwniejsza. Zaraz to, coś tu jeszcze jest? Może jakiś Moonstone? Nie? Nic nie ma. Okej, okay, ty. Jak leci? Nigdy nie wiadomo, co udać się złowić. To prawda, mój drogi panie. Na przykład możesz złapać Magikarpia, który jest do dupy. Ale jeżeli masz Gallardosa, to będę musiał... Nie, no świetnie. Prawdziwa walka. Czuję przerażenie walcząc z tobą, stary. Dobra, rybak Andrew został pokonany. A tutaj jest jakaś trawka. I zobaczymy, czy tutaj można coś ciekawego złapać. Nie wiem, czy tutaj już coś łapałem, ale wątpię, że bym chciał coś złapać. A, tylko Venonat. Więc jeżeli nic nie trafiłem, to jest pierwszy pokon, jakiego spotkałem. Nie łapiemy go. Nie ginie. Okej. Okay. Znalazłem karbo z wiaskini, gdy grałem w Spelunking. Co to jest Spelunking? Ktoś z was wie? Spelunking. Grałam? Nie wiem, nie znam. Pomocy. 666, znak szatana dostaliśmy. Miejmy nadzieję, że zaraz lata chwilę ewoluuje w Scizora. I kolejny poziom. Może tak dowiecie na 35, coś takiego. Nigdy nic nie wiadomo. Mój Pokémon ptak chce z tobą walczyć. Ej, pana, proszę trzymać swoje ptaki dla siebie. Boże, jeszcze mnie atakują PJ-em. Naprawdę jesteśmy w momencie gry, gdy ktokolwiek mnie jeszcze chce zaatakować PJ-em. O, wow. Okej. Okay. Szklata, ugryź go lekko. Dzięki. Sebastian przegrał. Combo PJ i PJ to padło. To niemożliwe! Gościu brzmi, jakby to była najlepsza rzecz, jaką był w stanie w ogóle... Nie wiem. Ponownie jestem to niezły. Czekaj, jesteś mężczyzną? Wow. Jesteś bardzo kobieco wyglądającym mężczyzną. Mężczyzno. Dobra, slash. Ciekawe, czy dam radę wszystkich tutaj zabić slashem. Slash. Dla odmiany. Slash. Teraz, żeby go zaskoczyć. Slash. I... Facet od gitary w... Guns N' Roses, slash. Dziękuję. Suzy została przegrana. Suzy? Jesteś facetem i masz na imię Suzy? Okej, okay, tutaj jest jakaś podwójna walka. Titanic, idź do góry. Bo jesteś trochę na niższym poziomie. Trzeba o ciebie zacząć dbać. Chodźcie tu. A, wy po kolei chcecie. Wow, mama. Dobra. Naprawdę, ratata. Come on! Ja tu potrzebuję solidnego expa, żeby wygrać tam z bossem roketów i uratować świat. W ogóle czemu nie mogę wezwać policji tutaj, czy coś? Dobra, 34. Ciekawe, na którym on ewoluuje. Znaczy, czy to było pod wpływem szczęścia, czy za pod wpływem poziomu? Nie pamiętam, bo ja coś zmieniłem, tylko nie pamiętam już na co. Pewnie się dowiemy. Chcesz powalczyć ze mną Pokemonami? Nie wiem, możemy czymś innym. Aj, kurde. O, zakochałem się. Tak, zakochałem się w Clefairy. Wow. Zoro, spójrz na nią, jest brzydka. Nic między wami by nie wyszło. Zniszcz ją. Oni miały z miłości. Zoro! Oni miały z miłości. Świetnie. Stary! Jest brzydka i różowa. Wasza miłość nigdy z tego nie wyjdzie. No. I miał. Wow. To po prostu jest formalność dla mnie. Dawajcie mi po prostu tego expa, zabijajcie swoje Pokemony. Po co ja mam w ogóle walczyć?
Wow, twoje odznaki są cool! Co nie, ziom? Zastanawiam się zaraz, czy ja teraz... No chyba chciałbym teraz walczyć z Kogą. Nie pamiętam, kto jest silniejszy. Czy Koga? Czy może... Czy można najpierw wrócić do tamtego miasta, bo już będzie na takim poziomie, że będziemy mogli pokonać bossa, pokonać go i tam walczyć z Sabliną. O odznakę. Nie wiem, którą odznakę najpierw, o to chodzi. Nie wiem, którą odznakę najpierw brać. Muszę się zastanowić nad tym jeszcze. Sprawdzę sobie chyba na jakich poziomach mają po prostu Pokémony później. Dobra, 35 poziom dla Zoro. W sumie trochę go wybiję ładnie. Na przód drużyny. Tak do 37 go dotrenuję i starczy. Tutaj coś jest? Musi tutaj coś być. Tak, wiedziałem, Pepe Up. Takie miejsca zawsze są podejrzane. Z tą walczyłem? Tak. Tutaj. Co to jest? Przedmioty. Są jakieś przedmioty? Nie ma. Pewnie nie ma. Nie, nic nie ma. Oprócz Venonata. Dobra. Starczy. Wow, przeżył? Ha. To nie spodziewałem się tego. No, co tu jeszcze jest? Odish. Miałem Odisha. Cholera. Szybko. Dajcie mi swojego expa, ludzie. Ty. Zawsze chodzę z pokemonami i ptakami. Poświęciłem się dla nich. Wow, ilość... Czemu on ma jakieś takie malutkie niebieskie ptaszki? Co to są za pokemony? Tak, chyba jednak tak zrobię i najpierw zajmiemy się Kogą, bo on nas nauczy pływania. Ale z drugiej strony bałem się dlatego, bo Koga ma Weezinga, wtedy na pewno może wybuchnąć. I wiecie, boję się walczyć z nim, nawet jeżeli bym był na odpowiednim poziomie, żeby go pokonać teoretycznie. To po prostu... Wow, 4 razy. To bałbym po prostu się walczyć. Fuck! Zoro! Nie możesz zostać zabity przez Spiroła! Co ty robisz? Serio? Kama, nie ośmieszaj mnie przed ludźmi. Czemu ten atak trwa pół godziny? Traf go teraz. No, nareszcie. Oj, Firoła ma jeszcze. On ma latające ataki. Slash! Slash! Naprawdę nie masz latających ataków? Wing attack! Jest. Bałem się, że mnie trafi, czy mi się zabije. Powoli kończy nam się chyba już PP w atakach. Coś tu jest? Nie ma. Tutaj? Nie ma. Jedno wielkie nie ma. Dobra, tutaj, ty. Nie przegram, nie wtedy, gdy wiatr wieje ci w oczy. Wow. Pan poeta się znalazł. Dobra. Zoro. Dostaniesz tutaj 36 na pewno poziom. Musi zmienić się w Scizora. Musi się z niego, w niego zmienić, stary. I 36 poziom. Okej. Okay. Zaczyna być dobrze. Chcę się nauczyć Swords Dance, co jest bardzo fajne. Dobra, nauczymy się tutaj. Swords Dance podnosi nam atak, co może się przydać przy dłuższych walkach. Jeżeli będę jeszcze, wiecie, chciał jakoś walczyć strategicznie. A i tak nie mam nic lepszego na razie. Chciałem nauczyć się jeszcze znaleźć stalowe skrzydło, Steel Wing chyba, dla Zoro. Chyba, że on się tego uczy z chwilą przemiany. Coś w kwiatach jest? Tutaj? Wow, ale to długa droga jest. Używaj TM-u, by twoje pokony znały dobre ruchy. Dzięki, stary, nie miałem o tym pojęcia zupełnie. Fuck, nie mamy już PP. Dobra. No cholera, naprawdę. Obudziłeś mojego Stimpiego. I to duo. O, masz całkiem rzadkiego Pokemona. Rzadkiego? Zaraz czy on? Ja zawsze myślałem właśnie, że to duo można znaleźć tylko w Safari, ale ostatnio przez spotkanie tam przy tamtym Snorlaxie
tak się zacząłem zastanawiać właśnie, czy dobrze pamiętałem, czy nie, czy coś zmienili może później w grze. Na co się tak gapisz? O, pan na motocyklu przyznał ten. Oni zawsze mają kofinki jakieś, oni lubią wybuchać strasznie. O Jezu. O, świetnie. Dzięki. Chodź tu, Titanic. Powinnaś dać sobie radę, więc water pulse. Kolejny coughing. No, pokaż, że potrafisz. Średnio. Mogło być lepiej. Cholera, teoretycznie water pulse powinien oszołamiać raz na jakiś czas. Nie oszołomił jeszcze ani razu. Szkoda. Zawsze uważam, że to jest dobry atak wodny. Dobra. Czy my jesteśmy zatruci? Starczy. Koniec zabawy. Koniec, chodź tu. Moje pokemony ptaki są gotowe. Tak, wiem. Po prostu mi je daj do zabicia. Skręcamy karki jak kurom. Raz. Spiro. Okej. Dwa. PJ. Okej. Trzy. I masz jeszcze coś może mocniejszego. Firo. Może być. Starczy expa. Za mało mam życia. Okej. Cztery. Nie, jeszcze nie. Teraz będzie cztery. Cztery. Okej. Zoro. 37 poziom. To jest dobry w ogóle poziom, żebyś przemienił się wreszcie. I... Nope. No nic, starczy tego treningu. Skrzydlata. Już nikogo więcej nie ma. O, oh, fuck. Czy nauczyliśmy się latania? Tak, umiemy latać. O właśnie, my umiemy latać. Czemu ja odbiegałem z miasta do miasta? Facepalm. A, jaki jestem głupi, przecież umiałem latać. Mogłem latać z każdego miasta do każdego miasta, po co ja biegałem? Wow, potrzebowałem dosłownie 2 albo 3 odcinki, żeby zdać sobie z tego sprawę. To przykre. Ale to była największa głupota chyba, jaką zrobiłem. Dobra, ty. W Celadon Department Store sprzedają różne TM-y. Tak, wiem. I nie są one tam za dobre. Znaczy niektóre mają parę dobrych. Cholera. Co znowu? Water Pulse. O, Firo. Okej, zostaniemy. I dostaniemy poziom. O, Pursuit. Pursuit, wow. Pursuit atakuje nawet, jeżeli próbujemy się zmienić. I chyba nawet wtedy mocniej jeszcze trafia, więc uważajcie na to. Pewnie i tak znacie już ten atak. Cholera wie. Jest nieprzytomny. Titanic. Dobrze. Poziom. Okej. Okej. Starczy tego. Jesteśmy chyba nareszcie w kolejnym mieście. Albo i nie. Ty. Z legendą o skrzydlonych mirażach. Uskrzydlone miraże. Co? Wow. Stary, nie wiem co brałeś, ale nie chcę tego, bo brzmi jak całkiem słaba wyobraźnia. Farfetch. Słyszałem, że w Pokémon X, Y mają dać dla Farfetch'a przemianę, ewolucję, chodzą takie pogłoski. W sumie miałoby to sens. Dobra. A jeszcze więcej Pokémonów? Tfu. Więcej trenerów? Ty. Nie jestem ten dobry, ale okej. Okay. Stary, naprawdę już mnie to przestało dawno interesować, po prostu chcę cię zniszczyć. Ile was tam jest? Ile więcej was matka nie miała? Te czasy, gdy walki były mniejsze. No trudno, przynajmniej zdobędziemy trochę poziomów. Dobra, kolejna wygrana, tutaj jakieś 2 dziewczynki chcą dostać w pieprz. Hyper Potion dla Titanica. I idziemy walczyć. Chodźcie. Kiri, Jan, postawimy się razem bardzo mocno. Dobra, co tam takiego macie? O wow, to po prostu urocze. Naprawdę? Naprawdę chcecie to robić? Dobrze. Proszę bardzo. Same chciałyście. O, Charmander jest szybszy od Titanica.
ale niestety nie jest żywszy. To był słaby tekst. White Body Slam, nieba Squirtla starczy. No, przegrałyście. Kurczę. Dobra, ty. Jeździmy tędy z uwagi na otwarte przestrzenie. Och, jakiś siebie bardzo dobrze wysłowiony motocyklista. Masz kofinga. Oczywiście, że macie... Wy wszyscy macie kofingi. Cholernie się boję tych kofingów, bo one kiedyś wybuchną. Ja cały czas gadam tylko o tym, że one wybuchają i nie wybuchają. Ani razu chyba jeszcze nie wybuchł w grze kofing, jak tutaj gram z wami. Ale one właśnie wybuchną. I wydaje mi się, że będzie wtedy mocno przepieprzone. Fly! I bite. Starczy. Mug. O, air cutter. O! To jest odrobinkę słabsze, ale i może czasami nie trafić, cholera jasna. Ale z drugiej strony może często krytycznie trafić, zaatakować. Nauczymy się. Zamiast wing attack. Ryzyk fizyk. Raz na jakiś czas mogę się poświęcić. Ilu ich tutaj jest? Czemu oni wszyscy na tych motocyklach napieprzają? Czemu oni wszyscy wyglądają tak samo? O! Cholera, nie dostałem nawet tego. Dobra. Co tu masz? Gamera. Coś jeszcze ciekawego? Bo tamten miał, wiecie, muka. Był autentycznie zagrożeniem. Nie to co ten gościu tutaj. Traw go. Proszę. Dziękuję. Dobra. Ty! Z ADHD. Co ty takiego masz ciekawego? Raz. Dwa. Naprawdę, naprawdę same kofingi wy macie, nic ciekawego, nic interesującego. Przynajmniej w mieście Kogi będę mógł wam to wynagrodzić i będzie autentycznie coś do zrobienia. Safari Zone, Koga. To wszystko. Okej, nie będzie tak dużo do zrobienia. Ale będzie coś do, będziemy coś robić przynajmniej, nie będziemy cały czas walczyć. I Kofing na szczęście ostatni, zaraz skończy się trening skrzydlatej. Nie wiem, kim się zajmę później. Dobra. Lukas, dostałeś w tyłek? Ty. Muszę zabić czas, zamknij się i walcz. O, to mi się podoba. Konkretnie, krótko, zwięźle. Człowiek z poczuciem humoru. Bo wie, że przegra. Cholera. Myślę cały czas, czy ten... Po cichu tak, czy Rare Candy nie dać dla Skytera, żeby ewoluował, ale nie, bo nie mam pewności, a poza tym będę ich tracić. Poczekam, aż będziemy przed elitarną czwórką i wtedy będę dawać Rare Candy, jak cukierki, którymi są. Okej. Okay. Koniec walk na razie, przez jakieś 5 sekund. Czy tutaj coś interesującego jest? To jest nowa droga, więc teoretycznie mogę tutaj coś złapać. I... Odisz. O, wow. To naprawdę Odisz? Tak bardzo chciałem Odisza. Nic interesującego. O, wow, kolejna droga. I jeszcze więcej trenerów. Walcie się. Strasznie mocno się walcie. Jakaś dziewczyna, wojownicy, kolejna dziewczyna. Pokeball. Rain Dance. O, to w sumie całkiem dobry atak. Dobra. Co jest wspaniałego? Wymienianie Pokemonów. Okej, okay. Słuchaj dziewczynko, masz Clefairy. To oznacza, że nie wiesz praktycznie nic o grze Pokémon. Proszę cię, nie rozmawiaj ze mną. Po prostu odejdź. Metronom, o cholera. Metronom wiecie co robi. Może użyć dowolnego ataku. Starczy. Na razie nawet nie sprawdzę, co tutaj można złapać. Albo sprawdzę. Co tu można? Pierwszy pokój, jakiego trafi, możemy złapać, jeżeli chcemy. Bo to jest nowa droga. I... Ty chyba Chansey nawet się zdarzają. Nie, Venonat. Nie chcę Venonata, więc starczy. Idziemy dalej, później wrócimy tutaj walczyć. Ty. Cześć, pamiętasz mnie? Jestem pomocnikiem. Tak, 50... O, nie mam. Experience share, nie mam. Przydałby nam się, ale trudno.
i jesteśmy na w Fuchsia City. Jako że widzę, że już tutaj dobiegamy powoli, ten dobiega odcinek końca, to zwidzimy je w następnym odcinku, a tymczasem, cóż, dzięki, że zostaliście ze mną przez te wszystkie walki. Żegna się pan rysownik. Dajcie znać, czy odcinek się podobał. Mam nadzieję, że tak. To było na tyle. Cześć i pa.